Uszanowanko, zaczynamy najazd na wyspę Terramor. Odnaleźć admirała Proudmora i skończyć jego nędzne żywo. Ojojo. Tylko to zapewni bezpieczeństwo naszemu narodowi. Ma rację, Tral. Jesteśmy z tobą, Rexarze prowadź. Loktar Ogar! Za Hordę! Za Durotar. Za Durotar! I to jest jedna z trudniejszych misji. Przynajmniej ja tak uważam. Tych budowli nie można niszczyć. Bo to są Jainy. Ale oni nas atakują. Wypłaszę ich. Więc to jest też dość ciekawe. My nie mamy żadnych jednostek, widzę w tym momencie tutaj, więc trzeba wspierać się jakkolwiek. Admirał Proudmore jest w tym miejscu. Także pomóżmy hordzie naszej niszczyć te budowle. Więcej armii nie wyczarujemy. My akurat. Dobra. Ale też przy okazji te jednostki przeciwników nie będą jakoś specjalnie armii budować wielkiej. Czy budowli w tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, nie? No troszeczkę trzeba się pomęczyć z tym, no niestety. Ale tu widzicie, nasi solidnie atakują też. No, ale to możecie zniszczyć jednak, bo to bije dość konkretnie. Jest Rexar? A, tutaj. Dobra, w sumie dobrze, że tego ulta nie użył jednak. Bo to nie jest konieczne. Aż tak. Ale co tutaj są? Sklepy, ale są też obozy najemników chyba, tak? Dobrze pamiętam? Źle pamiętam. Coś mi się tak kojarzyło, że są obozy najemników, z których armię sobie zrobimy. Najkrótsza droga to chyba tędy, przez ten most, ale... Ale nie wiem. Dobra, nasi podleczeni. O, pan Tauren dostał buffa. To zrobimy sobie tak. Tutaj widzę, że od dołu już atakują. Nie jest to trudne chyba. Tak dobrze widzę, to póki co jest dobrze. Od dołu też tam się przedzierają, od boku. Od boku naszych cisną. Dobra, zniszczmy może ten budynek najpierw. Admirał Proudmore, tak, jest właśnie w tamtym miejscu. No ale na razie trzeba zniszczyć tą wieżę fal. Ona dość dużo bije nam. I co, najkrótsza droga to jest właśnie chyba przez ten środek tutaj. Przy tych wieżyczkach tylko, no nie możemy niszczyć tych budynków. Bo to są budynki Janiny. Niezbyt mnie to cieszy, ale... Dobra. Zobaczcie, jaka armia kozacka idzie. Dobrze. Tu już chyba nie ma zbyt wielu tych dużych, dobrych budynków. Więc też jest dobrze. Dobra. Może najpierw tego pana, bo leczy za dużo. No to jest taka typowa sieka. Tutaj inaczej tego się nie da nazwać. Musimy przedzierać się i niszczyć te budowle. No tutaj dość kozacko bronią się ci z tej strony, ale... To nic. 1400. No nieźle. Drugi level ulta. Co on dał? W sumie nie doczytałem, trudno. Misza, żyj pan, ukrocz! Misja. Ogólnie tak, nie ma żadnego z budynków straży Terramor. Zabij admirała Proudmora. To jest jedyne zadanie nasze. Ale może zniszczę tą straż, bo to... Znaczy straż, no tych tutaj zaatakują was. Bo tak średnio, żebyście otrzymywali damage niepotrzebny. I Thrall widzę cały czas kozacko dostaną armię, bo zobaczcie, ta armia, którą tutaj mamy, ona praktycznie nie maleje.
Dobra, to jest już Terramor. Nie możemy tego zrobić, więc może zniszczmy najpierw te budowle. One też dużo biją, a warto właśnie je zniszczyć. Dobra. Pięć minut. Widzicie, to jest kolejny argument, kolejny dowód na to, że za dzieciaka, jak w to grałem, wydawało mi się, że ta misja jest trudna i przechodziłem ją na kodach. A widzicie, wystarczy poprowadzić jeden dobry szturm w to miejsce razem z Tralem i zobaczcie, jak to ładnie wychodzi. Już prawie jesteśmy przy samym tutaj admirale. To szkoda, że z budynków Jane'y wychodzą wrogie jednostki. To się troszkę mi nie podoba. Ale to nic, zniszczymy tą dużą budowlę, to sobie trolle powinien poradzić. Dobra, lecimy dalej. Tutaj będzie nas biło chyba to troszeczkę, więc... No zniszczmy to. Dobra, wezwij to, ty postaw jeszcze to i bijcie to. Dobra. Powinno być ok. Wystarczy mi, że ja tędy będę to puszował. Dobra. Nieco mniejszą armię będą mieli, bo jak widzicie tutaj... Troszeczkę niszczymy. O! Tral też się zajął tym, czym powinien. Czy mimo ona jakoś szybciej się przewraca, coś tu się dzieje? Nie wiem, bo takie mam wrażenie, że cały czas używam jakichś moich umiejętności, a mana cały czas jest na najwyższym poziomie. Dobra, tu jeszcze jeden rzutek zdążył wyjść. Zatem go dojedźmy. Już mamy praktycznie samo wejście do admirała. Spoko. Ale to może być trudna walka, bo jak pamiętacie, ostatnio miałem ogromny problem walczyć z nim. Więc będzie trzeba najpierw te pewnie wieżyczki zniszczyć, które prowadzą do samego admirała. Albo po prostu pomóc przedzierać się tym jednostkom stąd. I to też nie jest głupi pomysł. Okej. Ten tam się rzucił na tą wieżę. Dobra, idziemy ci pomóc, chłopie. Idziemy ci pomóc. Aha, ci orkowie idą tam, gdzie my jakby prowadzimy działania, więc też spoko. Teraz nie wiedzą, gdzie mają iść, więc może zapingujmy im, żeby tam szli. No, oni się tak miotają tutaj, motają, bo nie mają co robić. No trudno. Dobra. Mamy to. I lecimy na samego admirała może. Bo tutaj nie ma sensu im tego robić. Ej, kurde, tu... Umarłeś prawie. Ty, on umarł, po prostu umarł. No nieźle. Aha, teraz orkowie się tak motają, że prowadzą szturm ze złej strony. Niezbyt to dobre. No ale trudno. No teraz sobie, panie Kerry, nie trzeba dawać tylko w ten... w to miejsce, punkt gry. Okej, okay, rozumiem, że 15 level jest levelem maksymalnym, jaki można uzyskać w tej grze. Dobrze. Nie wiem, jak to się stało, że on padł w sekundę. Ale to było co najmniej dziwne. Dobrze, panie zwodnik. To nas tak biło? Dobra. Dobra, pojedynczo będą chodzić, to też spoko. Muszę przyznać, wy orkowie jesteście groźniejsi, niż mi się wydawało. No co ty? Pewien, że taki dzikus jak wy dawno już się nawzajem wymordowały. No chyba ty. Już nie ta horda, którą wspominasz, stary. Okej. Okay. Interesują nas już podboje i mordy. Własną krwią zmyliśmy grzechy naszych przodków.
Jak niby ma wasza krew stanowić zadośćuczynienie za ludobójstwo? Wasza horda zamordowała rzesze niewinnych w Stormwind i w Lordaeronie. No, w Stormwind to jest racja. Sądzisz, że da się tak łatwo odrzucić przeszłość i zaprzeczyć swym grzechom? Nigdy się nie zmienicie, a ja nigdy nie przestanę was tępić. No to zginiesz. Chłopie, no prosta sprawa, krótka piłka. Zniszczę tą wieżę, bo ona nam tutaj funkcjonuje. To mi się troszkę nie podoba. Troszeczkę chyba przegiąłem. Otóż to. Ilu wezwał naraz. Dobra, cała moja armia padła. Armia. Wszystkie moje jednostki padły. Ale to nic. Mamy już komplet. I idziemy. Orkowie sobie jakoś tutaj radzą. No muszą sobie jakoś radzić. Let's go. No ci tutaj też już kozacko jakieś umocnienia mają, coś biją. Rozumiem, że tutaj są trolle i ogry, tak? A tutaj co jest? Tutaj są raczej taureni i orkowie, a tutaj jest tłał. No dobra. Znalazłem trop. Mhm. Mógłbym pomóc im tutaj przejść. W sumie chyba tak zrobimy. Ile jest? 11 minut czy 17? 11. To jestem w stanie się poświęcić. Prowadzi mnie instynkt. Znalazłem trop. I troszeczkę tutaj poczekać. Dobra, niech Kern to ma. Matka Ziemia. Wypłoszę ich. Zwinność bohatera, no ty masz same dobre rzeczy. To też jest lipa. Dobra, stąd już nic więcej nie dostaniemy ciekawego. Wypłoszę ich. Głowy rozpoczęte. Dobra. Może się uda to jakoś szybko i dobrze rozegrać. O, fontanna mana, całkiem spoko. Ten zrobimy przejście dla naszych przy fontannie. Ten piechurze, stój. Don't shoot, freeze. Bo widzicie, że z jedną flanką sobie nie radzimy. Która nas wspiera. Lepiej, żeby było już nieco więcej. Dobra, Rokan, podlecz. Dobra. Tu sobie manę odnówcie. I możecie zaraz iść już na to. Dobra. Gitara siema. Dobra, bijcie to. Wieżyczkę, która nas ciśnie. O, i właśnie pomogliśmy orkom, co jakby wspiera ich dość mocno. Ole mi w brzuchu burczy, jasny gwint. Jak a propos gwinta, to ściągnąłem gwinta, więc jakbyście chcieli, to piszcie śmiało. Jestem w sumie nawet nagrać coś z tego. Chodźcie do orków, trzeba im pomóc. Dobra. Jakoś to idzie. Zaraz wszyscy tu wbicie 15 level. Wbicie? Wbijecie. Dobra. Rekszarze, nie musisz tego używać. Zniszczmy może najpierw tę wieżę, bo ona będzie tutaj też dość dużo bić i zatrzymywać armię moich orków, z moich orków. Tutaj to slipa, bo tam jest dużo, dużo wież i umocnień, które trzeba przejść, więc sobie odpuścimy akurat to. Dobra.
Dobrze, że wieża fokusuje jakby najpierw jednostki nie będące bohaterami. To też mi pomaga. Dobra. Dobra, Rexar się wkurzył. Więc idą bestie kodu, które nacierają na tych ludzi. Na tych biednych ludzi. Ale zniszczy. Tak. Bestia kodu wbija się bolem. Dobra. Ludziom to pomogło, znaczy orkom to pomogło. Dobra. Okej. Szybko idzie. No, ci już tam nacierają dość konkretnie, orkowie. Zaraz jeszcze z drugiej strony ci dojdą. To też pomoże. Aj, nie klikałem nic. Troszeczkę się zamuliłem tym, co robię. Po drodze, no, tylko tutaj jest baza jedna, którą się zniszczy. Dobra. Domany. Tak, ci orkowie też więcej biją, bo są pod wpływami efektów, które narzucają moi bohaterowie na nich jakby. Więc też spoko. Ci tutaj widzę sami jakoś dają radę. Nawet bardzo, więc spoko. Kto dostał level? Karen dostał level. I dajemy ci w to. Dobra. No i Rexar ostatni level wbił. Też już maksymalny. Więc spoko, już to wszystko teraz bije o wiele więcej niż powinno, więc to mi się podoba. Dobra, przyzwi. Może tych źródków. Okej, okay. Zaraz wracam, coś tutaj się dzieje. Oh, już wróciłem. Listonosz z yerbą. Ha! Nareszcie. Ile można czekać za yerbą? Oczywiście yerba mate, jeśli ktoś nie wie. Bardzo dobra. Herbata, napar. W sumie chyba bardziej napar niż herbata. Tak fachowo mi się wydaje. Ale nieważne. Zniszczmy tą bazę i robimy final pusha, bo już z dwóch stron będą orkowie, więc spoko. Jeszcze więcej, tutaj tak zrobimy. Może najpierw to, żeby żadne wsparcie nie przechodziło. Tak będzie najlepiej. Dobrze, flota z kulti raz pada. Znaczy flota, budynek, koszary floty z kulti raz. A i jeszcze jedna sprawa, jeśli w ogóle ktoś doszedł do tego momentu. Co sądzicie o tym, abym zaczął nagrywać z kamerką? Bo w sumie fajnie by chyba było, co? Bo ja osobiście jak oglądam youtuberów, to doceniam to, kiedy jest kamerka, bo wtedy czuję się jakbym z nim rozmawiał. Nie wiem, dla mnie to jest takie uczucie, dla was może śmieszne, ale ja się czuję właśnie jakbym z kimś rozmawiał. Jakbym, no nie wiem, prowadził konwersację z tą osobą. Po prostu tak, taka jest jakby więź między oglądającym a nagrywającym. Nie wiem, może to moje tylko takie dziwne, subiektywne odczucie, ale tak właśnie myślę i tak właśnie czuję. Dobra, ten budynek już też pada. I praktycznie z dwóch stron mamy nacierającą armię. Tam ci sobie poradzą chyba. Ja w sumie nawet nie wiem. No najwyżej, trudno. Dobra. Ostatnie budynki i te jednostki, już mówię, po raz chyba 150 będą nacierały ze mną tędy. Tędy. Tu nie ma żadnych tych wież dużych, więc jesteśmy w stanie dość szybko i sprawnie zabić admirała Proudmoora. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Dobra, let's go. Let's go, let's go. Nasze ścieżki zbiegają się. Trochę zagubione są te jednostki orkowe. Może pójdziemy z nimi tędy faktycznie i pomożemy zniszczyć im te budynki. Nasze ścieżki zbiegają się. To im będzie łatwiej atakować. Prowadzi mnie instynkt. Nasze ścieżki zbiegają ładnie. Ojej, jak ty tędy przebiegłeś? Uciekaj, bo cię bije ta wieża. A źle, że fokusuję głównie ciebie. Dobra. Wyleczony, dobra. I tutaj ostatni. A nie, jeszcze dwóch z tej strony jest. Nie zauważyłem. Jezus, jak ta wieża bije dużo. Dobra. Jak oni tędy przechodzą? Jezus Maria. Nie ty. Ty postaw. Dobra. I zostaje nam tylko admirał Proudmoore wraz z jakimiś dwoma innymi bohaterami. I to jest chyba sposób na tę misję. Przejście środkiem i wspomożenie dołu. No, tak według mnie. Bo jak widzicie, to u mnie się przynajmniej sprawdziło. Dobrze. Ojejku, jak ty padłeś tak szybko? Dobra, to nic. To nic, to nic. Pozbędziemy się chociaż arcymaga w tym momencie. I... Może z dwóch piechurów nam się uda pozbyć. Znaczy piechurów kapitanów, czy elitarną straż. No pewnie, wydać się więcej. Dobra. Ty się zrespisz, to też spoko. Dobra, gdzie jest ten... Tu jest ten ziutek, ale my mu nic nie zrobimy jeszcze. Bo niestety... Uj, cała nasza armia zniknęła. To może zregrupujemy się. Bo tu widzę, idzie kolejne natarcie z tej strony. A lepiej mieć, wiecie, ulti i w ogóle te bajery na nich. Bo póki co to... O, dobra, w sumie dwóch wyciągnęliśmy. Bez admirała, co prawda, ale... Dobrze, umarł, dobrze, cudownie. Udało się właśnie fajnie wyciągnąć tego jednego gościa. I został chyba tylko sam admirał, który nie może dać sobie nieśmiertelności. To najwyżej może przezwać właśnie Water Elementale. Ale to spoko. Jestem w stanie to zaakceptować. Dobrze. A, umrzesz, panie admirale Proudmoore. Zostałeś sam na tym polu bitwy. I otacza cię horda ołków. Dobranoc, 3, 2, oj, szybciej umarł. Jaina będzie smutna, bo straciła ojca. No ale... Shit happens. To już koniec. Poddajcie się! Ojcze, dlaczego nie chciałeś mnie słuchać? Był przede wszystkim dumnym wojownikiem. Zapamiętaj go jako takiego. Znaczy ja ogólnie, bo ludzie uważają orków za dzikusów. A ja uważam, że orkowie są bardzo honorowi. Bardzo. Opuścimy twoją wyspę w pokoju, Jay. Obyśmy nigdy nie musieli na nią wracać. Żegnaj. Koniec kampanii orków. Uratowałeś nasz naród, Rexar.
nigdy nie zdołam ci się za to wdzięczyć. I jednak się pomyliłem. Ta kampania wcale nie wpłynęła jakby na fabułę typowego Warcrafta trzeciego do Frozen Throne, także spoko, naprawdę spoko. Jeśli będziecie mnie potrzebowali, żegnajcie. Egnajcie, no spoko, egnajcie. Super, skończyliśmy całą kampanię. Czy coś tu jeszcze będzie? Nie, to już jest koniec. Zatem, jak widzicie, zaczniemy już od następnego odcinka kampanii Straszników, zatytułowaną Fale Grozy. I co? W tym momencie się za nim pożegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.